Pierwsze pytanie, Krzysiek, jaka główna refleksja po dzisiejszej debacie? No, główna refleksja to bardzo dobrze, że taka debata się odbyła. To jest najważniejsze. Bo w moim przekonaniu za rzadko temat inicjatywy obywatelskiej pojawia się w ogóle w dyskursie publicznym. Druga refleksja, szkoda, że nie było wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności pana kandydata elekta, czyli pana Dudy, bo on deklarował i zresztą wszyscy kandydaci na prezydenta deklarowali pewną zmianę przepisów i pewne zmiany swojego stanowiska i byłaby okazja, żeby wysłuchał. I trzecie, brakowało mi troszkę przełożenia tego na praktyczne działania, czyli w dalszym ciągu mówię to jako praktyk. Uważam, że regulacje musiałyby być wprowadzone i pewne przepisy powinny być udoskonalone, bo sama inicjatywa jest cenna, czyli sama ustawa o inicjatywie obywatelskiej jest cenna, natomiast no, jest ona, że tak powiem, narzędziem dosyć, żeby nie być złośliwy, miejscami tępym, a na pewno rzadko stosowanym. A czy decydenci pytają na przykład ciebie o to, jak takie narzędzie usprawnić? Miałeś takie doświadczenia, że posłowie na przykład pytali? Nigdy nie miałam żadnego zapytania, mało tego, po doświadczeniach zebranych przez te kilka lat, bo to już 6 lat prawie od rozpoczęcia inicjatywy, naszej przynajmniej, napisałem pismo do pani marszałek Sejmu, pani Kopacz, wtedy była marszałkiem Sejmu. Napisałem, że w moim przekonaniu, zwłaszcza problem inicjatyw obywatelskich w regulaminie Sejmu są pominięte i należałoby to naprawić. Dostałem takie zdawkowe pismo, że w zasadzie jest ustawa, która reguluje i żadnego nie było zapytania, co, jak i tak dalej, nie było kontynuacji tego tematu. Czyli nie za bardzo się nawet tym interesują, tymi uwagami naszych obywateli, praktyków, którzy, że tak powiem, mają zastrzeżenia i widzą, jakie są mankamenty tych rozwiązań. Ostatnie pytanie, co chcecie, jakie macie plany a propos tej inicjatywy waszej? Praktycznie nie możemy już żadnych mieć planów, bo teraz jest wątpliwość, czy zgodnie z tym, co zapisane jest, czy z zasadą dyskontynuacji, nasza ustawa przepadnie, czy nie, bo tu troszkę niejasne. Prawo jest zapisane w ustawie o wykonywaniu inicjatywy obywatelskiej, jest trochę niejasno zapisane, bo tam jest mowa o przejściu do następnej kadencji Sejmu, ale nie wiadomo, czy tylko drugiej, czy następnej. W związku z tym nie wiemy. Są zdania rozbieżne, czy jak to interpretować i czy w ogóle będzie kontynuacja, czy a w tej kadencji już na pewno nie trafi pod obrady Sejmu. W związku z tym mamy wątpliwości, czy w ogóle będzie kontynuowana w przyszłej kadencji Sejmu. W związku z tym nie możemy mieć żadnych planów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.